Cześć wszystkim, Wilgotny Gupik z tej strony. W tym filmie pogadamy sobie na temat zalet oraz wad posiadania papugi, ponieważ w komentarzach pod ostatnim filmem użytkowniczka Annie, pozdrawiam serdecznie, pisała, że chciałaby, żebym o tym coś powiedział, o wadach i zaletach papug, bo kupuje papugę i chciałaby coś o tym wiedzieć. Więc proszę bardzo, w tym filmie pogadamy sobie na temat zalet oraz wad trzymania papug w domu. Więc już bez przedłużania lećmy z koksem. No, pierwszą zaletą, bardzo dużą moim zdaniem i taką właściwie, która każdego powinna kręcić, jak chce mieć papugę, czyli obserwacja jej zachowania, jak ona się zachowuje. Można poznawać ciekawe zwyczaje tych papug. Można podziwiać oczywiście to, co jest najpiękniejsze w papugach, czyli ich barwy, ale również obserwować ich od strony, jak dla mnie, ponadprzeciętnej psychiki. Są to ptaszki bardzo społeczne, bardzo towarzyskie, bardzo zżywające się z ludźmi i dlatego trzymanie papugi pojedynczej, której jeszcze w dodatku my nie będziemy mogli poświęcać w ogóle czasu, ani chwilki, nie wchodzi w grę. Jeżeli nie mamy bardzo mało czasu dla papug, nie możemy, choćby nawet tak jak ja teraz, podtrzymać tych papug na ręce chwilę, żeby one miały integrację z człowiekiem, żeby mogły nawet widzieć, teraz tak same z sobą, troszkę się tam poskomleć, pociumkać, to nie wchodzi w grę posiadanie papug. Papugi muszą mieć albo partnera do siebie, drugą papugę do jednej klatki, najlepiej tego samego gatunku, żeby była ta papuga tak dla pewności, że nic sobie nie zrobią, albo my musimy robić papudze za partnera. Drugą zaletą bardzo dużą jest, jeżeli wstajemy do pracy bardzo wcześnie rano czy do szkoły, to papugi zagwarantują nam bezobsługowy budzik, który nie będziemy musieli przestawiać, zmieniać na czas zimowy, wymieniać mu bateryjki. Po prostu papugi wraz z pierwszymi promieniami świtu zaczynają dość głośno kwiczeć, nawoływać opiekuna. Wtedy my się obudzimy. Naprawdę ciężko by było nie usłyszeć, bo nawet czy to mała jest papuszka, na przykład falista, czy już nieco większa nimfa, czy jakakolwiek papuga, to potrafią tak krzyczeć, że to krzyczą naprawdę, drą się jak stado kibiców na stadionie. Także potrafią naprawdę wydawać dźwięki bardzo głośne, bardzo głośne. Oczywiście jeżeli żyją w społeczeństwie ludzkim, to zatracają gdzieś tam te głośne, hałaśliwe, takie mega nieprzyjemne dźwięki. Ale jednak czasem zdarzy się, zwłaszcza o świcie, nawołując opiekuna, to wtedy to papugi tak się drą, że to się drą. Także to jest jeszcze zaleta, że nas po prostu te papugi potrafią nasi pupile obudzić do pracy czy do szkoły. Także z takich głównych zalet to by było ogólnie tyle, które mi na myśl przychodzą. Oczywiście, tak jak mówiłem, integracja między człowiekiem a papugiem to jest największa zaleta, gdyż jest to tak naprawdę, to co my mu okażemy, pracę, poświęcenie, że będziemy dbać o jego kondycję psychiczną, fizyczną, oni nam to tak odwzajemnią, nasze papugi, że moim zdaniem jest to coś nie do opisania. To jest coś, co polecam każdemu zobaczyć na własne oczy. Kupić papugę w odpowiednim wieku do oswojenia, bądź to ręcznie karmioną i naprawdę podziwiać po prostu te papugi. Opłaca się i to mega. Troszkę teraz o wadach muszę też powiedzieć, bo same zalety, nie ma tak, żeby było zawsze same zalety bez żadnych wad. Wadą jest dużą, że papugi śmiecą i jedzenie jak jedzą, to wylatuje poza obręb klatki i wszystko co w tej klatce mamy, puchy z papug i tak dalej, Także jeśli ktoś jest uczulony na pióra ptasie, na puch ptasi, nie powinien niestety decydować się na papugę. Drugą sprawą, jeżeli już pozwalamy papuzę latać wolno po domu, to i jej odchody. Nie nauczymy sobie tak pieska, żeby drapał po drzwiach, gdy chce wyjść na pole, bo mu się nam chce to czy owo. Czy nie nauczymy papugi, żeby na przykład miała w pokoju gdzieś tam piasek w jakimś tam koszyczku, czy w jakimś kartoniku, żeby tam robiła, czy leciała nawet do WC, do kibelka w domu. Tylko robi pod siebie papuga. Dzieje się zachce, tam spadnie. Także tam zostawi ślad po sobie. Także tego nie nauczymy naszej papugi. Ale ogólnie myślę, że poza tymi wadami, które są według mnie największymi wadami,
No to naprawdę polecam każdemu, bo moim zdaniem papugi ja je tu obserwuję już długo i mają więcej zalet jak wad. Także do usłyszenia i cześć.